Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo, bardzo początkujących poświęconemu modułom. A że chwilowo na tapecie jest temat związany ze skanowaniem przy pomocy różnych modułów bądź systemów znajdujących się na naszym statku, w takim razie dzisiaj opowiemy troszkę o modułach, które będą nam się przydawały przy czymś, co można by zaliczyć do tak zwanej eksploracji. Jednak eksploracja to jest troszkę delikatnie szerszy temat niż skanowanie przy pomocy sond, o którym chciałbym powiedzieć w kolejnym poradniku dotyczącym mechaniki gry, ale najpierw musimy powiedzieć kilka rzeczy o modułach, zanim poruszymy tamten temat. Bez skanowania przy pomocy sond nie byłoby szeroko pojętej eksploracji. Sondy do skanowania przestrzeni międzyplanetarnej możemy znaleźć na markecie w zakładce Ammunitions and Charges, Probes oraz Scan Probes. Tutaj jest bardzo, bardzo krótka piłka, bo tak naprawdę istnieją tylko dwa rodzaje tych sond. Pierwsze są to Core Scanner Proby. One są najprostsze, najłatwiejsze, najtańsze, ale jednocześnie najmniej są w stanie wykryć. Core Scanner Proby służą do skanowania tzw. kosmicznych sygnatorów. Jak widać tutaj na załączonym obrazku znajduje się link do zewnętrznej strony, jednak możecie w niego nie klikać, bo WikiIF Online już od jakiegoś czasu nie funkcjonuje, dostaniecie tylko komunikat z ekranem błędu, że ta strona jest nieużyteczna, więc musicie się bardziej postarać i na przykład skorzystać z Wikipedii tak zwanego IF University. Oni mają bardzo szeroko ten temat cały rozpisany i bardzo dużo informacji daje Wikipedii, możecie znaleźć, nie tylko w tym temacie. Do kosmicznych sygnatur mogą zaliczać się obiekty w przestrzeni kosmicznej, takie jak na przykład tajemnicze kompleksy badawcze, bądź jakieś kryjówki piratów, bądź nawet skupiska chmur gazowych. To są wszystko kosmiczne sygnatury. Chcielibyśmy znaleźć gdzieś w przestrzeni międzyplanetarnej czyjś ukrywający się statek, bądź jakieś zgubione nasze sondy, wtedy musimy już Jeżeli jednak w przestrzeni międzyplanetarnej chcielibyśmy znaleźć jakąś stację kosmiczną należącą do gracza, ukrywający się statek kosmiczny, który tak naprawdę nie jesteśmy pewni, gdzie się może znajdować, lub nawet nasze jakieś zagubione drony gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, gdybyśmy je przez przypadek zostawili, wtedy musimy użyć tak zwanego Combat Scanner Proba. Przy jego pomocy możemy właśnie wyżej wymienione obiekty wyśledzić, jak również przy jego pomocy możemy znaleźć też kosmiczne sygnatury. Jednak biorąc pod uwagę różnice w konstrukcji i zastosowaniu tych dwóch rodzajów sond, czyli statystykach głównie związanych z siłą sygnału oraz rozdzielczością skanu, no niestety Combat Scanner Proby nie są tak wydajne w szukaniu kosmicznych sygnatur jak Core Scanner Proby. Alternatywnie Core Scanner Proby nie będą w stanie znaleźć tam żadnego statku. Więc tutaj jednak zastosowanie różnego typu sondy jest jak najbardziej oczywiste. Sondy kosmiczne w przeciwieństwie do dron nie są w stanie opuszczać i powracać do naszej ładowni tak na własną rękę. W tym celu musimy zastosować probe launchery, czyli wyrzutnie sond. Znajdują się one w ship equipment, scanning equipment, znane już nam z odcinka poprzedniego dotyczącego skanerów. Natomiast same wyrzutnie będą pod zakładką Scan Probe Launchers. Dzielą się one również na dwa rodzaje. Są to Core Probe Launchery, przeznaczone tylko i wyłącznie do obsługi Core Scanning Probów oraz Expanded Probe Launchery, potrafiące obsługiwać zarówno Core Scanning Proby, jak również Combat Scanning Proby. Ich jedyną wadą jest to, że wielofunkcyjne wyrzutnie sond posiadają ogromne zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesora. W związku z tym nie dacie rady zamontować jej na większości statków. Również ograniczeniem jest to, że na każdym statku można zamontować tylko jedną wyrzutnię sondy. Sondy dla wyrzutni sond są traktowane właściwie jak amunicja, czyli każda wyrzutnia posiada własną ograniczoną pojemność, jak również tak zwany rate of fire, czyli szybkostrzelność. Również w zakładce Used With otrzymamy informację, z jakim rodzajem sond dana wyrzutnia będzie skłonna współpracować. No i na tym moglibyśmy tak naprawdę zakończyć już dzisiejszy odcinek poradnika,
Ale jednak z tytułu, że później nie będzie mi się prawdopodobnie chciało do tego tematu wracać, a i też omówienie kolejnych modułów związanych ze skanowaniem w osobnym odcinku niekoniecznie miałoby dużo sensu. Dlatego powiemy jeszcze o kilku dodatkowych modułach związanych ze skanowaniem przy pomocy SON. Istnieje wiele modułów pozwalających zwiększyć skuteczność odczytów przesyłanych przez nasze kosmiczne sondy. Część z nich możemy znaleźć w zakładce Ship Equipment, Scanning Equipment oraz Scanning Upgrades. Tutaj będą znajdowały się różne moduły właśnie poprawiające parametry skanowania, takie jak Scan Acquisition Array, skracający czas, w jakim sondy wykonują procedurę skanowania. Scan Pinpointing Array jest to moduł zmniejszający tak zwaną dewiację. Dewiacja jest to odchyłka pomiędzy miejscem, gdzie sondy wykryły sygnaturę tego, co próbujemy znaleźć, a faktycznym miejscem, gdzie się ten obiekt znajduje. Charakteryzuje się to głównie tym, że w momencie, kiedy zawężamy obszar skanowania, o czym będzie mowa w kolejnym odcinku, miejsce, z którego dochodzi sygnał, zaczyna się przemieszczać, czasami nawet wychodząc poza obszar naszego skanowania. Scan Range Finding Array jest to moduł zwiększający siłę sygnału naszych sond. Siła sygnału pozwala na dokładniejsze namierzenie niektórych ciężko wykrywalnych sygnatur, takich jak na przykład bardzo małe statki, bądź bardzo tajemnicze kompleksy, tak zwane Slippers Complex, które jest po pierwsze bardzo ciężko znaleźć, a po drugie bardzo ciężko jest się do nich dostać, bo niejednokrotnie chronione są przez bramy podprzestrzenne, które najpierw trzeba zhakować. Hakowanie będzie tematem osobnego odcinka o tak zwanej eksploracji, a już jak nam się uda tam dostać do środka, to prawdopodobnie zastaną nas systemy obronne, które również w jakimś stopniu trzeba bądź skakować, bądź ominąć. W przeciwnym wypadku może spotkać nas marny koniec przestrzeni kosmicznej. Ostatnim rodzajem modułów, którymi możemy sobie poprawić wyniki naszego skanu, są to tak zwane rigi. O rigach jeszcze nie było odcinka, planuję takowy, bo jest ich naprawdę sporo. Jednak musicie wiedzieć, że znaleźć je można w zakładce Ship Modifications, Rigs, Scanning Rigs. No i teraz w zależności od tego, do jakiego statku będą one przeznaczone, taki rozmiar sobie rigów musicie wybrać. Istnieją aż cztery rodzaje, od małe, średnie, duże i do capital shipów. Tutaj właśnie będą znajdowały się rigi pomagające w procesie skanowania, czy to poprzez wzmocnienie sygnału, czy to zmniejszenie właśnie tej odchyłki, czy to jeszcze jakieś inne dziwne dodatkowe. Nawet mogą tutaj być moduły wspomagające skanowanie niekoniecznie przy pomocy sond, a modułów skanujących takich jak na przykład cargo skanery. Na samym końcu listy potrzebnej do skanowania będą statki przeznaczone tylko i wyłącznie w tym celu. Każda frakcja, czy to Caldari, Amar, Galente czy Minmatar, będą posiadały statki posiadające bonusy tylko i wyłącznie do skanowania. Istnieją również inne statki frakcyjne, które dają takie bonusy. Jeżeli kiedyś będziemy chcieli bawić się w skanowanie bądź w eksplorację już taką pełną gębą przy pomocy sond, wtedy zdecydowanie polecam Wam zaopatrzenie się w taki statek, bo tylko Wam się to na dłuższą metę może opłacić. W związku z tym, że rigom oraz specjalistycznym statkom będą poświęcone zupełnie osobne odcinki, to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo, bardzo początkujących poświęconego modułom związanych ze skanowaniem przy pomocy sond kosmicznych. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące odcinków, jak najbardziej dajcie znać w komentarzach, a tymczasem to już wszystko do dzisiaj. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!